To? Idę zobaczyć, co pan Kasio powiedział, żeby mnie było, że tutaj unikam dla kolegi. Ale dla Michała Rogozickiego. Powiedziałeś w nim, że Nitro może ci, cytuję, naskoczyć. O co chodzi w twoim bifie z Nitro? A może z bifem Nitro i twoim, bo naprawdę to chyba... On się tam tłumaczył, wiesz, jak on ogląda te konferencje, nie? Zawsze, co to... No dobra, jeszcze posłuchajmy. Dobra, oglądamy tego shota. Pozdrawiam serdecznie, mordeczki! Lęgus na pierwszym miejscu w turbo wyścigu Formuły 1. Lęgus na setnym okrążeniu, pozdro! Dobra, oglądamy to. Czacie na przykład Wardenze doliczyliście do wyniku, oglądaliście też Nitra do wyniku tego Cage'a, ale i tak mnie nie pobił face to face Don Casio kontra Don Casio, i tak go nie przebił, a wiem, że mi nie wliczaliście do oglądalności, ale to mniejsza z tym. No i gdzieś tam jak oglądał te fame'a, moje pierwsze spotkanie z Normanem Pałką, to powiedział, ale kurwa Norman mu najebie, zobaczcie jak mu najebie, a potem się tłumaczył, no wiecie, każdy może mieć swoją opinię. Wiesz, przecież Mateusz Borek też powiedział, że Norman Pałka ujrzał Himalajów przy mnie, nie? Gdzie ja jestem z Warsaw Shore. I okej, on jakby subiektywną ocenę swoją dał, tak? Ale ten przecież powiedział z nienawiścią, jak taki kurwa typowy hejter. Ja na takich kurwa nitrozyniaków to mówiłem w dzieciństwie mleko, nie? To są takie kurwy blade, które słońca nie widziały i siedzą przed kompem i hejtują, nie? I on tak wygląda, nie? Jak te kurwa dzieci z dzieciństwa, które kurwa, wiesz, słońca nie widziały i przed klawiaturą. No i on powiedział tam z zawiścią taką, że on mu najebie, że Norman Pałka mi najebie. A potem się tłumaczył, że on to, wiesz... może mieć swoje zdanie. No to nie jest zdanie, bo tak jak mówię, że Mateusz Borek powiedział, zdanie, że uważa, że Norman mnie zdeklasuje, ale to też mu udowodnię, tylko Mateusza akurat bardzo lubię, to tutaj był taka zawiść. Hej, tak jak ja wiem, że większość ludzi w ogóle fame ma i w ogóle w tym show biznesie i dookoła, to nawet jak mnie poklepują, to oni trzymają kciuki, żeby Don Casio kurwa przegrał, bo ich nowy kompleks w Polsce to jest Don Casio. Kompleks. Bo jak można być tak pewnym siebie, kurwa, melanżować? Ja teraz co tydzień jestem na FMTV i co tydzień, kurwa, jest melanż gruby. Warsaw Show, polecam, 23 niedziela. Jest gruby melanż i kurwa wyjdę i 15 maja od razu z melanżu, kurwa, wyjdę i najebię pałkę. I to ich boli, że gościu, który se kurwa imprezuje, żyje pełnią życia, a oni nie mogą, bo oni tylko kurwa przed klawiaturą siedzą i tam stukają w tą klawiaturę. No i to ich boli. I dlatego ja wyszedłem z inicjatywą, że mogę się założyć z nim, jak on jest taki pewny, bo on powiedział 30 sekund obstawia. 30 sekund, że Norman Pałka mnie znokautuje w 30 sekund. Więc ja wyszedłem z inicjatywą, skoro on jest taki pewny, to mówię, dawaj o 100 tysięcy. Przecież 100 tysięcy to nie jest, wydaje mi się, że dla niego jakoś dużo, dla mnie również. Możemy postawić, kurwa, możemy nawet dać tobie, on chyba tobie ufa, nawet chyba macie lepszy kontakt niż kurwa ty ze mną, bo my to się widzimy tylko na cage'ach, a wy tam chyba prywatnie. Więc możemy dać tobie, ja tobie ufam, daję 100 tysięcy, on daje 100 tysięcy i kurwa dajesz po walce z Pałką wygranemu. I ja nawet wyszedłem na przekór i powiedziałem, że jak do końca piątej rundy mnie znokautuje, to i tak wygrywa te 100 tysięcy ode mnie. Czyli nie 30 sekund. Czyli zakład jest aktualny, jeżeli Nitro by się zgodził na coś takiego, no, to... by się zgodził, no ciekawe, czy się zgodzi. Mogę, kurwa. No jestem ciekaw. No, wydaje mi się, że możemy, jeżeli ktoś jest chętny właśnie na... No zobaczymy. On zamknął mordę, po tym już... Zobaczymy, czy się kurwa podejmie zakładu, czy będzie wymówek szukał, kurwa, jak to zwykle. He, powiedział, a, będzie umie, kurwa. Pewnie, kurwa, będzie szukał innych wymówek, śmiecie mamy. Ale no i co zamknął, co ty mówisz? No zobaczymy. Zaczął zmieniać zdanie, że no wiecie, ale no ja nie jestem pewny, bo to Kasiusz już wychodzi jednak do rynku, więc może stać się wszystko. No kurwa, a tego wcześniej nie wiedział, że ja wyjdę. No debil, totalnie tam się pogubił. No i zresztą... No ale to... No co się pogubił? No ja pierdolę. Aż no słucham. Kurwa, oczy załzały. Tak mi się przykro zrobiło. Znaczy część tego, co mówi, jest kurwa prawdą. Część tego, co mówi, jest prawdą, ale kurwa reszta to ja nie wiem. Ja nie wiem. Ogólnie Casio to jest taki... No słuchamy. Ja powiem jedną rzecz. W momencie, kiedy on walczył tam... On walczył z Ratajem. Z Ratajem, z kim on wcześniej walczył. No tam było kilka osób, z którymi walczył, nie? Ale na przykład
On z Ratajem, nie, z trollowany wtedy walczył. No dobra, nieważne, bo chodzi mi o to, żeby sobie galę, kurwa, przyrównać, która to była. Nie pamiętam, kiedy on z Ratajem walczył, a potem już chyba nie walczył. Czekajcie, sobie sprawdzę. Ale dobra, to, albo inaczej, bo to nie ma znaczenia. Za każdym razem w sumie, jak ja widziałem, jak ja oglądałem te konferencje czy coś, to spoko, nie? Kasio dodawał tego kolorytu na tych konferencjach, tylko od pewnego czasu, no kurwa, moim zdaniem ma zbyt wysokie mniemanie o sobie. Ja zawsze miałem wysokie. I tak jak, dlaczego ja na samym początku wypowiedzi... Co to znaczy zbyt wysokie mniemanie o sobie? Ja nie rozumiem, kurwa, tego. Nie rozumiem, ale chętnie się dowiem. Mówiłem o tej walce latem, bo wydaje mi się, że wtedy to było, gdzie ja chyba jeden z nielicznych razy z nim rozmawiałem. I było coś takiego, że ja wchodzę na taką scenę. Ja nigdy wchodzę na taką scenę, gdzie oni wywiady mieli. Wchodzę i on robił wywiad z kimś. Jeśli komuś się będzie chciało i kurwa to dobrze zresearchuje, bo oni nie tną tych nagrań, bo oni nie tną podczas tych wywiadów nagrań, to on dawał komuś wywiad, a ja czekałem aż operator, bo jak wyglądają te boksy. Oglądam ten film. Żebyście zrozumieli. Jak tutaj macie ściankę w fejmie, powiedzmy to jest ścianka, nie? Tu jest fama MMA. To tutaj stoi jeden operator i tu stoją dwie osoby i oni i wiesz, i jest nagrywane, a tutaj a pół metra obok stoją następne dwie osoby. No. I więc sytuacja jest taka, że ja wchodzę, bo była taka scena, wchodzę na tą scenę, to akurat to przy tej stronie było. I on z kimś wywiad miał. Już nie pamiętam z kim, bo to kurwa były gale temu. I ja wchodzę na scenę, tak patrzę, że ziomek sobie wywiad daje. Ten operator, który miał nagrywać wywiad ze mną po chwili, światło ustawia i typ przerwał wywiad, żeby się ze mną przywitać. Tak się trochę zdziwiłem, bo ja jakoś turbo kolegami nie jesteśmy. Mówię, no okej, spoko, nie? Fajnie, miło. No ciekawe do czego to mówi, ale okej, nawet jakby tak było, to chyba luz, nie? No to fajnie, że jak kogoś normalnie lubię, bo wtedy chyba do niego nic nie miałem, to jakbym tak podszedł, ale ja pamiętam, że raz tylko się z nim widziałem i kiedyś o tym Nitro mówił, że kurwa, ja myślałem, że Kasio to tylko w internecie taki, ale kurwa, kiedyś byłem na gali, szedł wtedy chyba z dziewczyną swoją, wchodzę i słyszę jakieś krzyki, a patrzę, to Don Kasio. No i wtedy się z nim witałem, i to było przy wejściu. I to raz pamiętam, tylko się z nim witałem. Nie wiem skąd to wziął, ale kurwa, możliwe, że byłem napierdolony, ale no nie wiem, to, co to wnosi, ale dobra, oglądamy dalej. Mimo, że się przydał. I problem, jaki on ma do mnie, zaczął się w momencie, gdzie nie podczas oglądania konferencji, tylko graliśmy... Nie podczas oglądania konferencji. ...tutaj na Facebooku. Rozmawiamy sobie o fejmie z Rafałem. No kurwa, cała wypowiedź trwa, no nie wiem, z kilkanaście, nie kilkadziesiąt minut. I ja owszem, w pewnym momencie stwierdziłem, bo Rafał... To jest Rafał? Bo Rafał... Rafał twierdził, że walka będzie wyrównana. Mówię, nie no kurwa, no jest to niemożliwe. To by ogólnie zaburzało... Jaki był sens powiedzieć, że jeśli Casio byłby w stanie walczyć jak równy z Normanem Parkiem, to w ogóle burzy jakikolwiek sens, kurwa, sportu. Sens jeśli swojego życia. Mamy ziomka, który przez 20 lat się bije na profesjonalnych galach, był w UFC, był w KSW, no kurwa, był wszędzie i nigdzie. I taka osoba może przegrać z ziomkiem, który tak jak on mówi, zresztą, że on od melanżu do melanżu i czasami robi przerwę na walkę, żeby sobie pieniądze schapać, to ja osobiście tego nie widzę. No bo tak jak mówię. Tylko co to kurwa mnie interesuje, że on tego nie widzi? To tylko przez taką głupotę powiedzieć, kurwa, tak hejtować z nienawiścią, że ktoś dostanie w pierdol, tylko przez to, że ktoś był w UFC? No dlatego ja idę do przodu, a te kurwy wszystkie, większość, nie chcę generalizować, większość tych kurew z YouTube'ów to idą w dół. Śmiecie pierdolone. Mówię, Norman kurwa, 20 lat, nie? Profesjonalny zawodnik, gdzie on to nie był. No po prostu kurwa nie może z nim przegrać, kurwa na czystą... To ci pokażę, że przegra. To kurwa...
pokusiłbym się o stwierdzenie. Skoro nie może przegrać, to czemu się kurwo nie chce założyć o te 100 tysięcy? Skoro mówisz, że w 30 sekund mnie rozjebie. Potem na jakimś tam kurwa live'ach, grach, tak jak mówisz, mówisz, że kurwa i tak mnie rozjebie, że zakłady jakieś, a ze mną się nie chce założyć. Teraz też mówi, no jak on może przegrać ze mną? No z gościem, który od melanżu do melanżu czasem potrenuje. No kurwa i patrz, zakładu się boi. Że sport kurwa no sensu nie ma. No. No i on potem stwierdził na live, że to postaw 100 tysięcy. No. Ja już powiedziałem, że dla mnie wychodzi normalnie 30 sekund. No, i go to czemu nie założy się? No. Ale to jest tak samo, jak ja kurwa twierdzę, że... No to czemu się nie założy, skoro tak mówi? No w 30 sekund, kurwa, a ja mu daję nawet do 5 rundy. Czas. O 100 tysięcy, kurwa. No ja pierdolę i się boi. Ja pierdolę. Nitro przed monitorem i klawiaturą cwane, a na eventach z obstawą chodzi. Tego nie widziałem, bo ja go raz widziałem właśnie z dziewczyną, to był z dziewczyną tylko. To nie wiem. Że Real Madrid zawsze z Barceloną wygra. No, no nie zawsze Real Madrid z Barceloną wygrywa i wydaje mi się, że nawet większe szanse są na to. Ale kurwa, żeby znać, ja pierdolę. Żeby realnie wygrał z Barceloną niż żeby Casio wygrał z tym. Z Armanem Parkiem. No to skoro są większe szanse, to dalej pytam, czemu kurwa 100 koła nie wykłada? Czemu tych 100 koła nie wykładasz? Ja pierdolę. No i w sumie to by było na tyle. I od tego czasu, to ja nie wiem, kto ma czyj kompleks, bo ja o czym to powiedziałem przy... Nie wiem, mogła być jakaś druga w nocy na Facebooku, jakaś zimna kalkulacja, no nie wiem, było... Turbo, turbo, przygód, czy się jak krzyczą? Fani pod oknem? 300 osób. Podczas odgrałem, kurwa, nam idzie jakąś postacią. No spoko, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy sobie o czymś innym, tak ktoś poruszył temat fejmu, to dlaczego mamy na ten temat sobie nie porozmawiać tutaj w tym spikowym gronie. I on od tego czasu za każdym razem kto ma kompleks ten, kurwa, kto ma czyj kompleks? Teraz mi się kamera tutaj. Kto ma czyj kompleks? Ja raz stwierdziłem, że kurwa przegra. No, no to dawaj ją zawsze. Ja też nie mam wpływu na to, kurwa, czy Norman... No jak, ale masz wpływ na swoją decyzję i swoje przekonania. Skoro jesteś pewien, no kurwa, hazard to ryzyko zawsze, no ale no skoro ty jesteś pewien, a ja jestem pewien swego, no to wykładamy hajs i zobaczymy, kto miał rację. Kurwa, no na logikę, nitruś, kurwa, nitruś, ty logicznie myślący chłopaczku nasz. Czy Norman wygra, czy nie wygra, nie ode mnie to zależy, ja się nawet z tym człowiekiem nie znam i istnieje taka możliwość, kurwa, że ziomek w melanżu jest, bo nie podchodzi do tego... Nie podchodzi do tego profesjonalnie, ale moje rozumowanie jest takie. Wchodzi ziomek, który to co mu... Wychodzi Casio, który wraca właśnie z imprezy. Z ziomkiem, który wraca właśnie z treningu. No kurwa, nie powinno być możliwości, żeby Casio już wygrał. No nie powinno być, no to czemu się nie założyć? No kurwa, to czemu się nie założyć? Czemu szukasz jakiś kurwa wymówek? No chłopie, konkretna decyzja. Chłopie, jesteś ojcem dziecka, to już tym bardziej powinieneś być... mieć większe kurwa jaja niż ja. Już takim kurwa prawdziwym mężczyzną powinieneś być i konkretnym bardziej. No ja jeszcze nie mam jakby dzieci, to jeszcze mogę być kurwa taki zagubiony. Ale ty, no kurwa, taki zawsze te wypowiedzi zza klawiatury twoje kurwa... eleganckie, a tutaj kurwa nie umiesz konkretnie powiedzieć, czy się zakładasz, czy nie. Tylko kurwa wymówek szukasz. No nie powinno być możliwości. A to co się wydarzy, no to się wydarzy. To co się wydarzy, to się wydarzy. No kurwa. To co się wydarzy, to się wydarzy i pójdzie. Ja pierdolę. Co za chłop. I dziwi mnie, że on bardzo personalnie jakoś odebrał. Tylko dlatego, że uważam, że przegra walkę. No to dawaj się załóż. Więc no. Bo ja uważam, że wygrał. Ale skoro jest takim królem czy coś, bo dla niego to jest, nie wiem, łatwe 100 tysięcy, że nie zostanie znokautowany.
Nie, no ja na przykład, to ja postawię 100 tysięcy na to, że jak się będziesz bił z wiewiórem w MMA. A czemu tak zmieniasz? Chcesz w to wejść, czy nie chcesz? A czemu tak zmieniasz? I znalazłbym jeszcze z 15 zawodników, na których bym postawił. O, ale przecież znalazłeś Normana Pałkę. To czemu? To co tu, kurwa, wymówkę? Wiecie, kurwa, jeśli możemy się zakładać, ja mam na przykład takie pieniądze w domu trzymam. Tak, takie pieniądze w domu trzyma. Czyli Nitruś co? Jednak kurwa nie chce się założyć? O, co tu jest? Przecież Pałka w 30 sekund miał mnie rozjebać. O kurwa. Czyli o co innego by się chętnie założył, ale o to nie. Tu gdzie jest pewien, że w 30 sekund by mnie rozjebał. Masakra. Nie jest to dla mnie problem. Ja mam na przykład takie pieniądze w domu trzymam. Nie jest to dla mnie problem. Takie pieniądze w domu trzymam. No, dobra, no to dawaj. Skoro nie jest problem, to przecież powiedziałeś o Pałce, to dawaj. No a odnośnie jakichś tam pomniejszych zarzutów, jakieś mleko. No co ci mogę powiedzieć? No jesteś mleko. No to też jest ciekawe, że ludzie, którzy chodzą na imprezę, myślą, że żyją pełnią życia. Ja owszem, może dużo więcej czasu od ciebie spędzam w domu. Mam 3 firmy, 2 spółki, samochody za 1 000 000 złotych. O! I ty masz kaca. No. I to było takie zajebiste? Mam 3 firmy i 3 spółki? Dobrze usłyszałem? I pieniądze takie trzymam w domu? To też jest ciekawe, że ludzie, którzy chodzą na imprezę, myślą, że żyją pełnią życia. Ja owszem. Znaczy ja mam dużo innych rzeczy. Teraz akurat w ogóle nie chodzę na imprezy i żyję pełnią życia. Bo między treningami sobie żyję właśnie fajnie i nawet teraz odciąłem się w ogóle od Instagrama i zajebiście mi się dużo lepiej żyje. Kurwa, jak prywaty tam mnie wrzucą, to... Może dużo więcej czasu od ciebie spędzam w domu. Słuchamy jeszcze. Mam 3 firmy, 2 spółki, samochody za 1 000 000 złotych. Mam 3 firmy, 2 spółki, samochody za 1 000 000 złotych, 100 tysięcy trzyma w domu, ale boi się założyć. Nitruś, ja nie mam 3 firm, nie mam 3 spółek, ty trzymasz 100 tysięcy w domu, zajebiście. Ja z kolei, tak jak mówię, no nie mam firm, nie mam kurwa spółek, ale takie kurwa pieniądze, jak ty trzymasz w domu sobie kurwa, tylko trzymasz, to mi co tydzień bezdomny przynosi, bo mówi, że ma za dużo. Bo chodzi sobie tu, zbiera po Sopocie, po swoich biznesach i mówi, że ma za dużo, kurwa, pieniędzy, to mi przynosi, kurwa. Wiesz, takie pieniądze właśnie jak trzymasz w domu. Więc jak kurwa, wiesz, no zajebiście, że masz te 3 spółki, 3 kurwa firmy, samochody za 1 000 000 złotych. Zajebiście, ja nie mam, jestem kurwa debil, ale kurwa mam... Takie kurwa co tydzień sobie mi przynosi jakiś tam bezdomny, bo mówi, że kurwa nie ma co z kasą robić. I tak sobie kurwa leży tutaj, wiesz. I tak właśnie kurwa bym się założył o te 100 koła. Skoro u ciebie też leży tak sobie o tako te kurwa 100 koła, to dawaj się założymy i tyle. I kurwa rozpierdolimy ten hajs pierdolony. Zapraszam kurwa do zakładu. A jak jesteś pizda i mleko pierdolone zza klawiatury, to zamknij ryj i się po prostu kurwa nie odzywaj. I stul pizdę, bo dostaniesz kurwa na łeb i tyle. No. I tyle w temacie i koniec kurwa z tym zjebem pierdolonym, bo pierdoli o tych kurwa 3 firmy kurwa mam i 3, kurwa 2 spółki i samochody za 1 000 000 złotych, 100 tysięcy trzymam w domu i jestem kurwa kozak. I kto tu kurwa ma komplek? No ma w chuj kurwa, kto o takich rzeczach mówi? No ja nie mam żadnych firm, nie mam żadnych spółek, kurwa bezdomny mi przynosi takie pieniądze kurwa co weekend. Bo se pochodzi po Sopocie, pozbiera i kurwa mi przynosi. Mleko jebane. Kurwa. Masakra. No ja pierdolę. No sam sobie w kolano strzela, tak jak tu piszecie. Nitruś kurwa. Jaki? No ty, to trzeba być debilem kurwa. Mam kurwa 3 firmy, 2 spółki, samochody za 1 000 000 złotych, 100 tysięcy w domu, ale się boi kurwa założyć. A mi kurwa bezdomny, który nie ma co robić z hajsem, bo kurwa za dużo zbiera po Sopocie, po swoich biznesach, to mi przynosi, bo mówi kurwa chcesz trochę i co tydzień mi taką kurwa stertę pieniędzy przynosi, bo mówi, że ma za dużo kurwa.
Bo to ostatnio Maybacha mi chciał też dać, kurwa. Ale kurwa wiesz, i tak se tu kurwa leży, wiesz, na tym biureczku, kurwa. Więc chuj ci w łeb, jak kurwa chcesz się założyć, to zakładaj, jak nie, to wypierdalaj. Koniec tematu z tą kurwą jebaną. Co za zjeb.